8 osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaangażowało się w ten projekt. Natomiast trzeba podkreślić, że cały zespół badaczy i badaczek z całego świata to ponad 600 osób z 6 kontynentów. Same badania zostały przeprowadzone w ramach takiej inicjatywy, która nazywa się Psychological Science Accelerator. Jest to sieć naukowców i naukowczyń z całego świata, której celem jest nawiązywanie współpracy, realizowanie badań w tym samym czasie, w różnych miejscach, kontekstach kulturowych, po to, aby upewnić się, czy dany efekt, który akurat testujemy, występuje wszędzie, czy wszędzie występuje z taką samą siłą, a być może w niektórych miejscach on się odwraca albo znika. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa z tego względu, że zwykły zespół badaczy, badaczek nie byłby w stanie po prostu zgromadzić w tak krótkim czasie próby ogólnoświatowej. Tutaj przez to, że była to współpraca z 87 krajów, udało nam się zbadać prawie 22 tysiące osób w parę miesięcy. Dzięki temu zazwyczaj w momencie, kiedy badania prowadzimy tylko w naszym własnym kontekście kulturowym, czy w paru krajach, zostaje w tle jakiś rodzaj niedosytu, takie właśnie poczucie, czy na pewno ten efekt będzie się replikował, czy na pewno ten efekt właśnie będzie występował wszędzie, niezależnie od kontekstu. Tutaj dla nas sprawa była bardzo wygodna, w związku z tym, że efekt, który zbadaliśmy, przetestowaliśmy i opisaliśmy, faktycznie występował we wszystkich 87 kontekstach kulturowych. Jeżeli chodzi o zespół naukowczyń i naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to w lwiej części były to osoby związane z Instytutem Psychologii Wydziału Filozoficznego. Profesor Małgorzata Kosowska, dr Gabriela Czarnek, dr Krystian Barzykowski oraz jego zespół studentek, no i ja. Jeżeli chodzi o samą procedurę budowania zespołu, wygląda to w ten sposób, że sieć, o której wspominałam, wysyła informacje na temat planowanych badań. Wygląda to w ten sposób, że sama ta sieć Psychological Science Accelerator co jakiś czas poddaje pod głosowanie różne pomysły, różne tematy badawcze. W sposób demokratyczny naukowcy z całego świata głosują i wybierają, który temat ich zdaniem jest najważniejszy do zajęcia się w pierwszej kolejności. Projekt, w który my się zaangażowaliśmy, był szczególnie ważny, dlatego że był taką tak zwaną szybką ścieżką covidową. Bardzo zależało nam wszystkim, aby uzyskać w krótkim czasie jak najrzetelniejsze wyniki dotyczących reakcji ludzi na sytuację pandemiczną. Temat tych badań podpowiedziało samo życie. W momencie, kiedy na całym świecie wybuchła pandemia COVID-19, dla nas naukowców i naukowczyń było jasne, że musimy zjednoczyć się, aby móc wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności w walce, czy bardziej, jeżeli mówimy o psychologii, w łagodzeniu negatywnych skutków tejże pandemii. Jest jasne zarówno z codziennych obserwacji życiowych, jak i z dotychczasowych badań psychologicznych, że długotrwałe negatywne emocje, które bez wątpienia wywołuje pandemia, które bez wątpienia też wywołuje pandemia COVID-19, mogą prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji dla jednostek. To mogą być uzależnienia, problemy ze snem, jak również problemy zdrowotne, na przykład problemy z układem sercowo-naczyniowym powstające w wyniku długotrwałego stresu. Dlatego było dla nas całkowicie jasne, kiedy sieć, o której wspominałam, Psychological Science Accelerator, zaproponowała temat, którego celem było sprawdzenie, czy różne znane nam metody radzenia sobie z negatywnym afektem będą działać również w sytuacji emocji wywołanych przez pandemię COVID-19. To faktycznie było bardzo duże przedsięwzięcie. Przeprowadzenie w krótkim czasie badań na tak dużej próbie jest nie lada wyzwaniem. Prace natomiast przebiegały bardzo sprawnie. Wszystko zaczęło się od tego, że zespół główny przygotował procedury badawcze. Te procedury badawcze były konsultowane przez wszystkich uczestników projektu, czyli badaczy i badaczki z tych 87 laboratoriów. W następnej kolejności, kiedy już wszyscy byliśmy zgodni co do tego, jak te procedury mają wyglądać,
Były one tłumaczone na różne języki danych grup narodowych, etnicznych, w których pojedyncze laboratoria swoją część badań przeprowadzały, w tym również na język polski. My jako zespół z Instytutu Psychologii bardzo aktywnie włączyliśmy się, no właśnie, zarówno w omawianie samego kształtu procedury badawczej, jak i dalej w konsultowanie tłumaczeń. Jeżeli chodzi o same tłumaczenia, były one przeprowadzane przez zespół specjalistów, natomiast my jako eksperci z psychologii konsultowaliśmy ich treść, aby ona była jak najbardziej dopasowana do reguł metodologicznych, które jako naukowcy musimy spełniać. W następnej kolejności zostało już tak naprawdę coś, co wydaje się najłatwiejsze, ale w przypadku tak dużych prób wcale nie jest łatwym, czyli zebranie jak największej ilości odpowiedzi. Zajęło nam to około miesiąca, jeżeli mówimy tutaj o próbie polskiej. W naszej próbie zebraliśmy dane bodaj około 3000 osób. Osiągaliśmy to w taki sposób, że również właśnie dzięki pomocy naszych studentek i studentów zamieszczaliśmy ogłoszenia dotyczące badania na różnych portalach społecznych, ogłoszeniowych w całym kraju. Bardzo nam zależało na tym, żeby próba była zróżnicowana, mimo że w żadnym kraju próby nie były reprezentatywne dla danych populacji. Nie było to jednak kluczowe z tego względu, że badanie, które przeprowadzaliśmy, było badaniem eksperymentalnym, w związku z czym ten rygor reprezentatywności nie był dla nas konieczny. Jednak ze względu na potrzebę pewności co do siły istotności danego efektu, zależało nam na tym, aby próba była jak największa. I przede wszystkim też na tym, żeby ta próba nie była próbą tak zwaną homogeniczną. Bardzo często, kiedy prowadzimy badania psychologiczne, oczywiście w pierwszej kolejności zgłaszają się studenci, często początkowych lat studiów, w dużej mierze są to, w większości są to kobiety. Nam bardzo zależało, żeby w tej próbie znalazły się osoby o zróżnicowanym wieku, różnych płci, mieszkających w dużych miastach, w małych miastach, posiadający różne wykształcenie, w związku z czym zamieszczaliśmy te ogłoszenia bardzo często po prostu na jakichś portalach miejskich, aby dotrzeć do jak najszerszego i najbardziej zróżnicowanego grona osób. Reappraisal jest to nic innego jak ponowna ocena poznawcza doświadczanych przez nas emocji. Człowiek jako jednostka ma bardzo wiele różnych mechanizmów radzenia sobie z negatywnym afektem czy ze stresem. I te mechanizmy możemy podzielić na takie, które są bardziej lub mniej funkcjonalne. Do tych mniej funkcjonalnych będzie należało negowanie, uciekanie w używki. Są też jednak pozytywne. Jednym z pozytywnych jest właśnie humor, ale innym i na pewno dużo ciekawszym z perspektywy naukowca, psychologa jest to właśnie ponowna ocena poznawcza. Polega ona z grubsza na tym, że w momencie, kiedy doświadczamy jakichś emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych, chociaż w sytuacji naszych badań chodziło o emocje negatywne, bo związane z pandemią COVID-19, osoba, która doświadcza takich emocji, w momencie, kiedy dokonuje pozytywnej oceny emocjonalnej, może zmienić walencję tych emocji, czyli zaczyna się od negatywnego efektu, natomiast w zależności od tego, jak będzie wyglądała praca poznawcza daną emocją, może to się nawet przekuć w afekt pozytywny. I są dwa takie podstawowe sposoby, czy podtypy tej właśnie ponownej oceny poznawczej. Pierwszym jest rekonstrukcja. W naszych badaniach próbowaliśmy wzbudzić u naszych badanych rekonstrukcję w ten sposób, żeby nastawić ich na myślenie takie bardziej procesualne. Czyli kiedy myśleli o pandemii COVID-19, bardziej chcieliśmy, żeby osoby badane skupiły się na tym, co można zrobić, aby być bezpiecznym w trakcie pandemii, że na przykład kiedy wzbudzać myślenie o tym, że jeżeli dana osoba będzie myła ręce, zachowała dystans, będzie się starała unikać dotykania twarzy, to wówczas prawdopodobnie ma bardzo duże szanse na to, że nie zachoruje i też nie będzie się przyczyniać do rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Drugim typem jest zmiana celu. Chodzi o to, żeby osoba badana, czy też człowiek, jeżeli mówimy o sytuacji pozalaboratoryjnej, nie skupiała się na samym tym negatywnym efekcie, ale skupiła się na takich potencjalnych, możliwych, pozytywnych skutkach. No bo jasne, że każda sytuacja, nawet sytuacja, która jest nieprzyjemna, niefajna, a nawet czasami tragiczna, może mieć też swoje pozytywne, dodatkowe konsekwencje. W przypadku pandemii COVID-19
i naszych badań, staraliśmy się, żeby osoby badane zaczęły myśleć o tym, co pandemia może wnieść w ich życie, w taki sposób, żeby pomyśleć o tym, co jest dla nich ważne, skupić się na jakiejś refleksji nad swoim życiem, nad tym, które relacje są ważne, dużo takich ciepłych myśli na temat swoich bliskich i tym sposobem osoby zaczynają z tego negatywnego afektu właśnie przechodzić w afekt pozytywny. To, co pokazaliśmy w tych badaniach, to to, że na próbie 22 tysięcy osób, niespełna, efekt był bardzo podobny. Czyli faktycznie, kiedy wzbudzaliśmy u naszych osób badanych proces ponownej oceny poznawczej, osoby z negatywnego afektu przechodziły w afekt pozytywny. Co daje bardzo duże nadzieje na to, że można na tej podstawie zacząć myśleć o opracowaniu pewnych interwencji, być może pewnych polityk, działań, po prostu, które mogłyby pozwolić na to, aby osoby, które doświadczają silnego negatywnego afektu w trakcie pandemii, mogły się nauczyć, jak sobie z tym afektem radzić i jednocześnie chronić je przed różnymi negatywnymi konsekwencjami odczuwania właśnie tych negatywnych emocji przez dłuższy czas. Tak, oczywiście, jesteśmy w stanie to zrobić. Nie jest to proces trudny, chociaż niestety nie jest to też proces automatyczny. Czyli zazwyczaj, kiedy doświadczymy negatywnego afektu, rzadko się zdarza, że sami z siebie zaczynamy myśleć o potencjalnych pozytywnych skutkach. Rzadko się zdarza, że zaczynamy się skupiać właśnie na samym procesie. Natomiast nie potrzeba do tego laboratorium. Czasami potrzeba mieć w swoim gronie dobrą, bliską osobę, która nam pomoże ten proces uruchomić. Czyli właśnie zwróci uwagę na to, że dana sytuacja nie jest na przykład jednopłaszczyznowa, ale mogą być też różne pozytywne, emocjonalne i nie tylko emocjonalne, ale po prostu pozytywne skutki. Jesteśmy w stanie też to robić sami. Jeżeli dana osoba ma taką wiedzę, może sama po prostu o tym pamiętać i w sytuacji trudnej, w sytuacji, kiedy doświadcza silnego negatywnego afektu, może starać sobie, przypomnieć sobie, że są takie metody i starać się je po prostu wdrożyć w życie. Chociaż na pewno jest to dużo łatwiejsze w interakcji z drugą osobą, natomiast nie musi to być koniecznie psycholog, chociaż oczywiście te metody są też używane powszechnie w gabinetach psychoterapeutycznych, ale może to być przyjaciel, może to być członek rodziny, więc warto o tych metodach pamiętać i dla siebie, i dla naszych bliskich. Jeżeli chodzi o samą ponowną ocenę poznawczą, to zjawisko, ten mechanizm jest bardzo dobrze opisany w psychologii. Przez nas i przez zespół badaczy i badaczek, z którymi współpracowaliśmy, został on opisany i przetestowany w kontekście pandemii COVID-19. Natomiast w innych kontekstach życiowych i w innych kontekstach emocjonalnych był bardzo wielokrotnie poddawany różnym próbom badawczym. Jest on na tyle dobrze znany, na tyle dobrze opisany. Powstała więc w związku z tym już cała masa rekomendacji, tutoriali, w jaki sposób można wzbudzać tą ponowną ocenę poznawczą. Teraz to, co będzie konieczne, to zaadaptowanie tego do bieżącego kontekstu i do kontekstu pandemii COVID-19. Natomiast to, co pokazaliśmy w tych badaniach, to to, że właściwie te efekty nie różnią się specjalnie od tych efektów, które były obserwowane w innych kontekstach emocjonalnych. Psychological Science Accelerator jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Ona powstała w dużej mierze w odpowiedzi na tak zwany kryzys replikacyjny w psychologii, czy też w ogóle w naukach empirycznych. Głównym założeniem jest jednoczenie naukowców z całego świata po to, aby w sposób szybki, zsynchronizowany i w ramach otwartej nauki prowadzić bardzo duże projekty badawcze. Działania, które są prowadzone w obrębie tej sieci PSA, są to działania, które są całkowicie osadzone w paradygmacie otwartej nauki. Co oznacza, że każda osoba może pobrać bazę danych, zarówno całościową, dotyczącą tych 22 tysięcy osób badanych, jak i z poszczególnego kraju. Każda osoba ma dostęp do procedur badawczych. A co więcej, artykuł, który napisaliśmy, który został opublikowany w Nature Human Behavior, był opublikowany w bardzo ciekawej formie, mianowicie w formie pre-registered reports. To jest taka stosunkowo nowa forma publikacyjna, która polega na tym, że trochę odwraca się
standardową chronologię publikacji. Zaczyna się od tego, że kiedy jest pomysł na badanie, jest temat, są cele badawcze, pytania i hipotezy. To wszystko opisuje się i wysyła się do danego wydawnictwa, w tym przypadku do Nature, wraz z informacjami, jakich efektów się spodziewamy oraz proponowanymi analizami, z obietnicą, że dokładnie te analizy i tylko te będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakiekolwiek dodatkowe analizy przeprowadzone, będą one traktowane jako analizy eksploracyjne dodatkowe i będzie to wyraźnie zaznaczone w powstałym tekście. Tak też zrobiliśmy w tej sytuacji. Po pozytywnej odpowiedzi z Nature Human Behavior dopiero wówczas zaczyna się etap zbierania danych, są przeprowadzane analizy i wysyła się ponownie tekst do czasopisma już z załączonymi wynikami. Jest to coś nowego, natomiast bardzo ważnego i ciekawego, dlatego że pozwala uniknąć sytuacji, kiedy badacz czy badaczka stawia sobie pewne hipotezy, które nie są weryfikowane pozytywnie, w związku z czym prowadzi analizy tak naprawdę w duchu eksploracyjnym, a później opisuje je w taki sposób, jakby to były jego początkowe hipotezy. Kiedy mówimy o tej formie publikacyjnej, taka sytuacja nie może mieć miejsca, co też pozwala innym badaczom i badaczkom dużo poważniej traktować osiągnięte w ten sposób wyniki.